Cześć, witamy Was w drugiej części poświęconej tworzeniu własnej armii zombie. Działamy za pomocą portalu cryptozombies.io. Tworzymy fabrykę zombie. Opieramy to wszystko na blockchainie Ethereum właśnie za pomocą tego portalu cryptozombies. Także serdecznie zapraszam Was do kolejnego odcinka. Może na wstępie podsumuję, co osiągnęliśmy wczoraj, czego się nauczyliśmy. Wczoraj zbudowaliśmy pierwszego zombiaka. Nauczyliśmy się, że w świecie programów komputerowych każdy obiekt musi być odwzorowany za pomocą określonego, jasno sprecyzowanego ciągu cyfr. W tamtym przykładzie była to po prostu 16-cyfrowa liczba, w której to liczbie pierwsze dwa cyfry odzwierciedlały właśnie wygląd głowy. Dzisiaj, z tego co widzę, zajmiemy się tworzeniem pierwszego kontraktu w języku Solidity, właśnie w oparciu o CryptoZombies. Może najpierw wyjaśnię, co to jest kontrakt, bo nie wszyscy mogą wiedzieć, tak? Tak, to jest kontrakt. Kontrakt jest to umowa, a my będziemy tworzyć smart kontrakt, czyli taką inteligentną umowę. Umowa między przynajmniej dwoma stronami na przykład zachodzi wtedy, kiedy rodzic uzgadnia z dzieckiem, że dziecko umyje zęby po kolacji. W zamian za to będzie mogło obejrzeć bajkę. To jest taka najprostsza umowa, to jest taki najprostszy kontrakt, który między sobą zawieramy. Natomiast smart kontrakt, tak? Tylko ktoś nie może, jak dziecko się nie wykąpie, to nie może obejrzeć bajki. Tak, i wtedy ten kontrakt nie będzie zawiązany, nie będzie wiążący, tak? Czyli ta umowa wynikająca z kontraktu nie będzie spełniona. A tutaj dzisiaj powiemy sobie o smart kontrakcie, czyli o takim kontrakcie będącym programem komputerowym. I na przykład w świecie zombie mamy już swojego zombiaka i możemy wyrazić pewną umowę, która zajdzie w tym cyfrowym świecie zombie za pomocą takiego kontraktu. Jeśli na przykład w kontrakcie zapiszemy, że jeśli w programie będzie godzina północ, tak? Czyli będziemy już w nocy, kiedy tak, dzieci śpią, to wtedy zombie się budzi. I to będzie taki najprostszy kontrakt i ten kontrakt będzie właśnie pilnował realizacji w zależności od tego, co się wydarzy. No i pewnie jak dośpimy, to zombie żyje, a jak wstaniemy, to zombie nie żyje. Tak, i to też może być zapisane w kontrakcie, że kiedy na przykład dzieci wstają, to zombie wtedy nie są już aktywne w programie. Oczywiście tutaj należy pamiętać, że mówimy wszystko w dużym uproszczeniu, ponieważ z tego względu, że kontrakty na Ethereum na chwilę obecną nie mogą być sterowane czasem, niemniej jednak idea jest taka, jak właśnie tutaj wcześniej wspomnieliśmy. I teraz przechodząc właśnie już do implementacji, czyli do zapisania tego, o czym powiedzieliśmy we fragmencie kodu, musimy przestrzegać pewnych reguł, które język Solidity na nas wymaga. Widzimy tutaj w prawej części ekranu kod źródłowy tego naszego kontraktu, który chcemy utworzyć. Okazuje się, że te pierwsze dwa wyrazy, tak, pragma, solidity, są obowiązkowymi zwrotami rozpoczynającymi każdy smart contract. Czyli każdy program, każda taka cyfrowa umowa, którą będziemy tworzyć, musi się zaczynać od tych dwóch wyrazów, tak? Co to jest ten kontrakt? Kontrakt to jest właśnie ta cyfrowa umowa. Tak samo jak z myciem zębów. Czyli teraz robimy taki cyfrowy kontrakt. I zgodnie co tutaj jest napisane w instrukcji, powinniśmy również określić wersję, jaka będzie obsługiwała nasz kontrakt. Dlatego to może sobie skopiujemy, wkleimy tu i mamy już pierwszą linijkę naszego kontraktu. No.
Czyli wiemy, że nasz smart kontrakt będzie działał w wersji od 0.5 do 0.6. Następnie, aby taki nasz smart kontrakt utworzyć, potrzebne jest słowo kluczowe właśnie kontrakt. Także tutaj może napiszemy sobie kontrakt. Ty to pisałeś na początku przez k. Ale tutaj skład języka wymaga, aby to było napisane po angielsku, czyli przez c. Kontrakt. A mówimy, czytamy po polsku przez k, czyli kontrakt. Natomiast piszemy zgodnie ze składnią języka Solidy, piszemy po angielsku. I teraz ten nasz smart kontrakt ma przyjąć nazwę zgodnie z instrukcją Zombie Factory, czyli fabryka zombie, tak? No, tak. Wklejamy sobie tą nazwę. I tu jeszcze jest taka informacja, że każdy kontrakt musi być objęty takimi nawiasami klamrowymi, dlatego też je sobie napiszemy. I wydaje mi się, że teraz zgodnie z instrukcją mamy taką deklarację naszego pierwszego smart kontraktu. Zobaczymy, czy może udało nam się to zrobić, czy może popełniliśmy jakiś błąd, tworząc ten najprostszy smart kontrakt. Wybieramy check answer. Widzimy informację, że mamy błąd w kodzie. Natomiast trzeba go w takiej sytuacji poprawić, ponieważ taki kontrakt, który po sprawdzeniu wyrzuca nam jakiś błąd, po prostu nie będzie mógł być przetworzony. Może spróbujemy usunąć tą kropkę. Nadal mamy błąd. Spróbujmy, co tak naprawdę, o co tutaj chodzi. Wybierzmy jeszcze raz i mamy informację ponownie o tym błędzie. Niestety nie mamy tutaj tak naprawdę opisu, gdzie ten błąd popełniliśmy. Dlaczego możemy skorzystać z opcji Show me the answer? I ona po prostu mówi nam, że zamiast tej kropki powinniśmy wykorzystać średnik, tak? Tak. Tutaj mamy zaznaczone na czerwono, natomiast propozycja poprawnego rozwiązania tego zdania jest ze średnikiem. I teraz wybieram jeszcze raz, try again. A, i znowu mamy jeszcze jakiś błąd. Ciekawe, z czym on może być związany. Ciekawe. Try again. A, chyba chcę jeszcze, żebyśmy po prostu zamknęli te klamry w ten sposób. Ciekawe, co tutaj jeszcze jest problemem. O, po prostu chodziło o to, że nie powinno być tego komentarza. Od razu dostaliśmy informację, że zrealizowaliśmy pierwszy tutaj poziom w tym module uczenia się. Także myślę, że tą lekcję na tym również zakończymy. Może mało podsumowanie tego, czego się nauczyliśmy dzisiaj. Przede wszystkim pamiętamy z pierwszej lekcji, że w przypadku programów komputerowych, w przypadku smart kontraktów, wszystko, co będzie chciało wejść w interakcję, czyli wszystko, co będzie chciało działać z tym smart kontraktem, musi być zapisane w języku zrozumiałym dla komputera, tak? My widzimy takiego zombiaka, ale komputer musi widzieć tego zombiaka za pomocą cyfr. Dlatego ten zombiak był przedstawiony za pomocą ciągu 16-cyfrowego, ciągu takiej liczby 16-cyfrowej. Czyli to już wiemy i wiemy, co to jest kontrakt, co to jest umowa. No to przypomnij, co to jest kontrakt. No, umowa, która jest programem komputerowym, tak? Smart kontrakt jest to umowa, która jest programem komputerowym i która sprawdza, czy zaszły zapisane w niej warunki. Bo na przykład jeśli my jako rodzice i dzieci
uzgodnimy między sobą, że można obejrzeć bajkę, dziecko może obejrzeć bajkę w momencie, kiedy umyje zęby, znaczy po tym, jak umyje zęby, to zarówno ja jako rodzic, jak i dziecko musi tego pilnować, tak? Czyli ja muszę sprawdzić... No i się dokąpać. Tak. Ja muszę sprawdzić, czy dziecko umyło zęby, a dziecko musi mi powiedzieć, że umyło zęby. Natomiast kiedy mamy to zapisane w smart kontrakcie, to ten nasz program, czyli ten nasz smart kontrakt pilnuje spełnienia tych warunków. Tak? Tak. To jest zrozumiałe? Tak. Dobrze. To dziękujemy. W tym odcinku to już wszystko. Zachęcamy do komentowania i zadawania pytań pod tym filmem. Zapraszamy do kolejnej części. Cześć!